Ponad 20 wykonawców uczestniczyło w eliminacjach regionalnych 17. edycji ogólnopolskiego konkursu Wygraj Sukces. Odbyły się one 5 maja w Kozienickim Domu Kultury. Młodzi soliści wystąpili w czterech kategoriach wiekowych. Klasy 0-3 szkoły podstawowe, klasy 4-6, gimnazjaliści oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. W gronie wykonawców znalazła się także przedstawicielka Kozienic Ewa Wnuk, należąca do młodzieżowej estrady piosenki działającej w KDK pod kierunkiem Barbary Mrozek Olechno. Każdy z wykonawców wykonał po dwa utwory. Poszczególne prezentacje oceniało trzyosobowe jury w składzie. Jarosław Piątkowski przewodniczący oraz członkowie Piotr Dąbrówka i Marek Ślufarski. Na finał do Tarnobrzegu pojedzie 6 osób. Paulina Kowalczyk ze Starachowic, Katarzyna Golecka z Parczewa, Alicja Karpiuk z Włodawy oraz reprezentantki z Puław Paulina Król, Aleksandra Łodzińska i Monika Malczak. Ta szóstka zmierzy się w czerwcu z ponad setką innych wykonawców, wyłonionych w etapach regionalnych w innych miastach. Z tej grupy specjalnie powołane jury wyłoni zdobywcę Grand Prix. Główną nagrodą 17. edycji konkursu piosenki Wygraj Sukces jest wycieczka do Euro Disneylandu pod Paryżem dla laureata Grand Prix i jego instruktora. W poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną przyznane również nagrody rzeczowe.